Cześć Jonko, z tej strony Michimi, a dzisiaj wam zaprezentuję poradnik, którym pokażę wam, jak zrobić, żeby osoby, które mają premium, mogły mieć skin widoczny na Minecrafcie na serwerze non-premium. Bo jeżeli chcecie, żeby grali osoby non z Minecraftami non-premium, to musicie ustawić serwer na non-premium, ale wtedy po prostu jakby na serwerze osoby, które mają skina, czyli mają premkę, nie widać ich skinu. Tutaj ja z przyszłości, znaczy w sumie z przyszłości, ale dla was w sumie z przeszłości. Chciałem po prostu wspomnieć o tym, że to wszystko się tyczy do serwera Aternos, z strony Aternos, darmowy serwer. Po prostu tego nie dodałem, nie wiem, teraz zobaczyłem przy montażu, że nie dodałem, że to chodzi o serwer Aternos, który jest tworzony jakby na stronie. Jeżeli chcecie to zrobić na własnym serwerze, który nie macie z tej strony, to po prostu sobie ściągnijcie plugin a MySkins albo po prostu Skin Restorer, ale on chyba nie jest aktualizowany, więc któryś z tych po prostu pluginów sobie ściągnijcie, wgrajcie sobie na swój serwer i co? No i w sumie taka krótka tylko informacja. Żeby to zrobić, musimy wejść w zakładkę opcje i tam oczywiście zaznaczamy wersję cracked, tam jest napisane cracked i klikacie X, że chcemy, bo jak odznaczymy, to wtedy będą mogły tylko premki wchodzić. Ale jak zaznaczymy, że cracked ma być serwer, to oznacza, że mogą wchodzić osoby non-premium. Jeżeli mamy to zrobione, musimy wejść teraz w oprogramowanie, czyli wchodzimy sobie teraz w zakładkę oprogramowanie, tam klikamy sobie na albo na Spigot Bookit, albo na Paper MC Bookit. Wybieramy, instalujemy. Jak już mamy zainstalowane, teraz wchodzimy w zakładkę pluginy. Jak już wejdziemy w zakładkę pluginy, klikamy w wyszukiwarkę i wpisujemy tam MySkins. Czytam MySkin. Chyba MySkin, albo MySkins, nieważne. Jak już wyszukamy, wchodzimy w to i instalujemy najnowszą wersję pluginu. Jak już zainstalujemy, wchodzimy sobie, uruchamiamy serwer i cieszymy się naszymi skinami. Jak widzicie, wszystko działa, jesteśmy na serwerze. Żeby wam pokazać jeszcze raz, wejdę na serwer, ten Aternosowy. Jesteśmy tutaj na serwerze, jestem ja, mam skina. Serwer, jak widzieliście, był ustawiony na cracked, czyli że po prostu działa wersja non-premium Minecrafta na tym serwerze. Więc to na tyle w dzisiejszym poradniku. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej nie tylko poradników, ale też odcinków różnych. Zapraszam was na ostatni odcinek i w tej chwili wam się wyświetla tu albo tu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!